Dzień dobry, jesteśmy chwilę po nabożeństwie kościoła EGZE 7 lutego 2021 roku. Dzisiaj naszym kaznodzieją był nasz pastor Robert Miksa, który wygłosił kazanie z końcówki drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. I z tej okazji mam jedno pytanie, które będę chciał pastorowi zadać. Pastorze, mówimy od początku w Dziejach Apostolskich o tym, że omawiając tę księgę, w pewnym sensie wracamy do tego, o co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie, jak Kościół żył na początku. Wyciągamy z tego wnioski, jak my powinniśmy żyć dzisiaj jako Kościół. Ale wiele osób, patrząc na Dzieje Apostolskie, zauważa, że nasze życie dzisiaj jako chrześcijan nie do końca przypomina życie pierwszego zboru w Jerozolimie. To znaczy na przykład zwraca się uwagę na to, że działo się wiele cudów i znaków. Dzisiaj niekoniecznie, przynajmniej nie w takim samym stopniu. Zwraca się uwagę na to, że wszyscy wierzący mieli wszystko wspólne. Dzisiaj wygląda to inaczej. No i w końcu widzimy też to, że nie mają oni żadnego budynku kościelnego, ale spotykają się codziennie po prostu po domach. Więc pytanie brzmi, czy i my nie powinniśmy tak robić, czy nie powinniśmy starać się przenieść również w tych szczegółach życia z Dziejów Apostolskich na życie współczesnego Kościoła? No ciekawe, to jest takie pytanie, które się pojawia dosyć często. I powiedziałbym tak, że krótko mówiąc nie, to się tak nie da, przenieść żywcem wszystkiego. Chociażby z tego, że dzieli nas no, cała epoka, jeżeli nie więcej, cywilizacyjna. To znaczy chodzi o to, że na przykład oni spotykali się w świątyni, więc my nie mamy możliwości spotykania się w świątyni. Nie? Kiedy apostoł Paweł podróżował, czy tam inni podróżowali, no to w dużej mierze chodzili na piechotę. Więc dzisiaj to raczej pokonywanie kilkudziesięciu kilometrów, czy nawet więcej na piechotę, to jest raczej nie do pomyślenia dla nas. Więc to są takie elementy, które sprawiają, że no raczej nie myślimy w takich kategoriach, żeby żywcem przenosić coś, ponieważ jest w Dziejach Apostolskich, to my też tak powinniśmy robić. Zresztą zwróćmy uwagę, że Dzieje Apostolskie jest księgą narracyjną. Ona opisuje, jak było, jak to wyglądało w tamtym czasie. Natomiast ocena tego, jak co jest ważne dzisiaj dla nas, to są takie elementy, które znajdują raczej w listach apostolskich, więc myślę, że powinniśmy Dzieje Apostolskie interpretować przez pryzmat listów. Więc kiedy myślę sobie o tym, w jaki sposób patrzeć na Dzieje Apostolskie przez pryzmat listów, no to myślę, że chyba Łukasz też próbuje czasami coś takiego robić, na przykład w tym fragmencie, który czytaliśmy, kiedy mówi, że Kościół pierwszego wieku właśnie trwał w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, jakby wymienia te elementy i mówi, tak, to jest ważne, to jest to, co było ważne dla pierwszego kościoła, to jest to, co powinno być ważne dla nas później. Co więcej, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, tam kolejne rozdziały, no to widzimy, że ten element, że mieli wszystko wspólne, on już nie jest tak widoczny. To znaczy, chodzi mi o to, że te pierwsze rozdziały, zauważmy, że to jest okres pięćdziesiątnicy, więc to jest czas wielkiego, wielkiego święta, na które zjeżdżają ludzie prawie z całego świata po to, żeby celebrować, żeby świętować, żeby być razem, więc to jest taki naprawdę wyjątkowy okres w historii Kościoła, w historii nawet Izraela, byśmy powiedzieli, ale potem ci ludzie się rozjeżdżają, jakby wracają do normalnego życia. Oczywiście duża część z nich zostaje w Jerozolimie. Nie potrafię powiedzieć, ile osób zostało, ale myślę, że była to spora grupa. Myślę, że to mogło być dobrze ponad kilkaset, jeżeli nawet nie kilka tysięcy, bo wiemy, że były zbory, które były tak duże, to znaczy w jednym mieście, na przykład w Efezie to był bardzo duży zbór, więc w Jerozolimie zakładam, że też tak mogło być. Natomiast w momencie, kiedy oni się rozjeżdżają do swojego normalnego, codziennego życia, kiedy muszą pracować, no to myślę, że ten sposób spotykania się już zaczyna się zmieniać wtedy i w dalszych rozdziałach Dziejów Apostolskich powiedziałbym, że raczej tego nie widzimy. No dobrze, a co z cudami? Patrzymy na Dzieje Apostolskie, widzimy, że są pełne uzdrowień, nawet wskrzeszeń zmartwych i tak dalej. W dzisiejszym Kościele niekoniecznie, więc czy jest to na przykład oznaka tego, że nie doświadczamy obecności Ducha Świętego w takim stopniu jak oni, albo nie mamy tak silnej wiary jak oni? Jak do tego podejść? Kwestia cudów to oczywiście jest duży temat i długo można by dyskutować. Chyba bym zwrócił uwagę tylko na taką prawdę, że kiedy patrzymy na Biblię, począwszy od Starego Testamentu aż przez Nowy, to tych okresów takich intensywnych cudów, które mają miejsce, jest niewiele.
Oczywiście pierwszym to będzie stworzenie świata, no jakby z definicji to musi być cud, bo nie da się inaczej, ale później mamy takie cuda, okres takich cudów za czasów Mojżesza, za czasów Eliasza i Elizeusza i później dopiero raczej bym powiedział w dziejach apostolskich. Więc to są takie wyjątkowe okresy, kiedy Pan Bóg chce uczynić coś nowego, coś szczególnego. Wiem, że niektórzy komentatorzy łączą to z takim okresem spisywania tekstów, które teraz tworzą kanon Starego i Nowego Testamentu. Być może to było z tym związane, nie wiem, jakby Biblia nie daje takiej odpowiedzi wprost na to pytanie. Może są jakieś inne sposoby patrzenia na to, inne sposoby opisywania. Nie jestem pewien tutaj. Natomiast kiedy patrzymy na historię, no to widzimy, że ten okres cudów, który widzimy w dziejach apostolskich i takiej nadzwyczajności, to nie jest okres, który trwał przez kilkaset lat. Na przykład te pierwsze 300 lat, kiedy, czy na pierwsze 3 wieki, kiedy Kościół tak dynamicznie się rozwija, no to nie jest tak, że te pierwsze 3 wieki Kościół obfituje w cuda, potem w momencie, kiedy Konstantyn Wielki gdzieś tam zaczyna maczać swoje palce w dziejach Kościoła, to się nagle urywa, bo on wprowadza świat do Kościoła i dlatego to się skończyło i dlatego dopiero dzisiaj mamy jakiś tam ruch odnowienia cudów i znaków. No, ten ruch cudów i znaków XX wieku, powiedzmy, ogólnie się skompromitował. Natomiast kiedy właśnie patrzę na historię, to widzę, że to są okresy, w których Bóg daje coś, ale potem zabiera z jakiegoś sobie znanego powodu. Dziękuję. Chyba, że ty masz jeszcze jakieś obserwacje na ten temat. Nie, myślę, że to dość dobrze podsumowuje, podsumowuje temat. Więc dziękuję za rozmowę. Dzięki. Jeżeli chcielibyście zadać pastorowi czy innemu kaznodziei jakieś pytania, to zachęcamy w czasie kolejnego kazania, piszcie w komentarzach kwestie, które was zastanowiły, w tym, o czym kaznodzieja będzie mówił. Tymczasem dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kościoła EGZE za tydzień.